Witam do Holcyk taki. Nick. Ale przede wszystkim, wiesz, zastanawiam się, jak to wytłumaczyć. Kiedy astrolodzy chcieli przejąć władzę nad Panem Edenu, to wówczas Bóg się zdenerwował i wyrzucił astrologów, ponieważ podejrzeli, jak to robi, jak to działa, jaki jest ten mechanizm, i chcieli przejąć władzę. Więc zostali wygnani. I kiedy się rodzi to małe dziecko o imieniu Joshua, dwóch astrologów doradza Herodowi. Herod wyżyna dzieci, chłopców. Lecz to cudowne dziecko zostaje. Oni wtedy biegną tam. Ale ubiegli ich ci trzej mędrcy. Ci trzej, którzy byli pierwsi, którzy znaleźli go po planetach, czy też po komecie. Kometa ich zaprowadziła. Ale ci dwaj też. Tylko że kiedy już dobiegli, zobaczyli, że faktycznie jest cudownym dzieckiem. I już nigdy nie wrócili do Heroda. Zobacz, jak cudowne musiało być to dziecko, że zmieniało mentalność jako niemowlę tych ludzi. Przecież to byli wielcy ludzie. Oni byli przy władcy. Dostawali za to wynagrodzenie. Astrologia jest wielką wiedzą, tylko za każdym razem musi dotknąć etyka. Musi dotknąć astrologię ten moment, który jest najważniejszy. By nie było ofiar. I później, w międzyczasie, powstaje numerologia. A właściwie nie numerologia, co zamiana litery w cyfry. I cyfry w litera. Więc każda litera ma swoją cyfrę. I ta cyfra znowuż jest dążeniem do tego władania losem. To samo, co robią astrolodzy, tylko troszeczkę innym sposobem. Więc zwróć uwagę, że są tak zwane cyfry pierwsze, czyli najważniejsze, jak w arytmetyce. I one są naczelnymi. I słowo składa się z liter. I te litery można podłożyć pod jakąś cyfrę. Wyjdzie z tego, z sumy tych liter. I teraz tą sumę można dzielić na różne litery. Ale zasób tych liter, czy suma tych liter, by równała się ku dobru. I na tym polega właśnie numerologia. I tym się zajmuje w rzeczywistości kabała. To jest ta słynna kabała, której zupełnie nie rozumiem. Ona jest dana, przechowana przez judaizm, a właściwie wzięta z Sumeru. To Sumerowie już
wówczas nadawali imiona kabalistycznie czy numerologicznie. Rodzisz się w danym dniu, ileś dni po nowiu. Każdy miesiąc ma swoją cyfrę i w tym momencie nadaje ci to pewien system. Więc stworzono ten system po to, żeby łatwiej się żyło. To też zwróć uwagę, że na przykład zmienia się imiona. W momencie, kiedy zajmujesz jakieś stanowisko predysponowane, nagle otrzymujesz nowe imię. Po to, żeby zmienić energię, którą nosisz wokół siebie, aurę. Inaczej się czujesz jako Andrzej, a inaczej jako Jan, czy chociażby tak jak ja, Ryszard. Ryszard ci się kojarzy z lwim sercem, czy też z królem Ryszardem, który szedł na krucjatę i był królem Anglii. I teraz zobacz, że wokół pewnych imion są legendy. I teraz chociażby moi przyjaciele, którzy są Latynosami na przykład, czy większość, czy Hiszpanami, mają po 20-30 imion po to, żeby uruchomić w założeniu wszystkie dobre duchy, wszystkich świętych, wszystkie najwspanialsze cechy w tym dziecku i nadaje mu się imiona. U nas nadaje się na ogół dwa imiona. Ale to imię niesiesz i niesiesz pewną energię i pewien, powiedzmy, że styl. Zwróć uwagę, że Andrzejowie, Grzegorzowie, Piotr czy Paweł, czy też Wojciech, oni wszyscy są podobni do siebie. W pewnym momencie, kiedy się przyjrzymy, a kiedy zorientujemy się, że Piotr ma na drugie imię Paweł, to i drugi Piotr, i Paweł będą podobni w pewnych wydarzeniach. I to jest właśnie to, co jest przy astrologii tak bardzo konieczne. Bo mimo, że jest astrologia, która jest wspaniałą rzeczą, to numerologia, czy też kabała korzysta właśnie zarówno, kabała jest połączeniem astrologii i numerologii, bo kabała nie ma możliwości kabalisty, który by nie znał astrologii. Astrologia musi być wewnątrz kabały, tak jak i w numerologii. Numerologia jest tylko wyłącznie działaniem na energiach, te, które niesiesz. I też można przecież badać wtorek, wpływ wtorku, na przykład na Piotra. I 23 grudnia możemy też sprawdzać roku pańskiego, wpływ cyfr na cyfrę osobową, czy imienną, czy też działaniem, bo jeszcze przecież posiadamy nazwisko, posiadamy, które możemy też zliczyć i mieć wynik i możemy tymi wynikami cały czas operować i cały czas interpretować. Więc jest to
czy jest równoznaczna? To jest to samo, tylko w inny sposób interpretacja i w rzeczywistości pomiędzy numerologiem a astrologiem jest ta różnica, że numerolog inne ma mechanizmy dojścia, ale prawidłowo powinno się korzystać zarówno jak i z jednej osoby, tak i z drugiej, ze względu na tak zwaną prawdę absolutną. Ponieważ każdy astrolog i każdy numerolog myli się. Myli się, bo jest tylko człowiekiem i ma prawo. Ale twoje życie to jest twoje życie i najważniejsze. I nie ma ważniejszego. Więc ty wybierasz, co wolisz. Ale za każdym razem tłumaczę. I każdemu, kto pyta się, te dwie dziedziny, plus jeszcze chociażby tarot, który wspomaga, nie negują, tylko urzeczywistniają, czy też robią większą plastykę dla świadomości. A wybór należy wyłącznie do ciebie, czy do tych osób, które to podsłuchują. I bardzo się cieszę, że podsłuchują, bo na tym to polega. Dziękuję wam wszystkim i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Do zobaczenia.